12 przegląd orkiestr zespołów dętych Szemut 2021 za nami. Po rocznej przerwie spowodowanej pandemią udało się zorganizować przegląd i to w dodatku z powodzeniem. Zarówno muzycy, jak i publiczność spragnieni siebie wzajemnej wymiany energii poczuli się, jakby wszystko było jak dawniej. Nawet słoneczna, upalna pogoda sprzyjająca bardziej plażowemu spędzaniu czasu nie była w stanie zniechęcić publiczności do przyjścia na koncert. Chętnych byłoby pewnie więcej, ale trzeba było trzymać się przepisów sanitarnych. W przeglądzie uczestniczyło 8 orkiestr z Szemudu, Luzina, Linii, Łęczyc, Postomina, Wejherowa, Żukowa i Sieradowiec. Cieszę się bardzo, że na kolejnym przeglądzie jest tyle orkiestr. Z tego co widzimy, już teraz druga orkiestra w tej chwili występuje. Poziom, chciałbym się powiedzieć, z roku na rok coraz lepszy, poza tym poprzednim rokiem specyficznym. To jest bardzo fajne. Cieszę się, że w taki upalny dzień dzisiaj tak dużo ludzi wybrało właśnie Szemut na przegląd orkiestr. Zamiast na plażę do Kamienia, czy na plażę gdzieś nad morzem wyjechać, wybrali właśnie Szemut i to mnie najbardziej cieszy, bo jest dla kogo przede wszystkim występować i grać. Dla nas, dla samorządowców, dla organizatorów, bycie tutaj bez państwa, bez muzyki, bez imprez, które organizujemy, bez tego właśnie fantastycznego przepływu energii między nami wszystkimi, to po prostu zamieraliśmy, także ta radość jest ogromna. Z wielką radością witamy orkiestry, które przybyły w tym roku, odpowiedziały na nasze zaproszenie. Przegląd tradycyjnie poprzedziła msza święta w intencji uczestników, a po mszy nastąpił paradny przemarsz orkiestr ulicami Szemudu i tak do Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji, gdzie miały miejsce występy. Każdy zespół zaprezentował dość szeroki repertuar zajmujący średnio po 30 minut, a w programie dominowały utwory filmowe, przeboje muzyki pop. Nie zabrakło oczywiście tradycyjnych marszów i polek, choć tych tym razem było nieco mniej. Myślę, że też łaknęły tego spotkania z publicznością. Poza tym też prawdopodobnie potrzebny był bodziec do ćwiczenia, a takim bez wątpienia jest organizowany przez nas przegląd, który ma no już swoją też renomę wśród muzyków.
jak w poprzednich przeglądach, występy nie były oceniane i nie było jako takiego konkursu. Jednak wprowadzono pewnego rodzaju nowum w postaci przyznawania tak zwanych nutek publiczności. Publiczność w drodze głosowania wyłoniła trzy zespoły, których występ najbardziej się spodobał. Pierwsza złota nuta publiczności trafiła do naszej gminnej orkiestry dętej pod batutą Wojciecha Kubika. Drugie miejsce przypadło orkiestrze z Wejherowa, trzecie zaś orkiestrze z Luzina. Serdecznie gratulujemy. W przerwie pandemicznej wszyscy byliśmy w lekkiej niepewności, pełni marazmu, rozleniwienia i wątpliwości, czy uda się odrodzić niektórym imprezom, czy będzie zainteresowanie zarówno od strony artystów, jak i publiczności. Przegląd orkiestr dał wyraz temu, że każdy rodzaj sztuki jest dla nas jak powietrze i potrzebujemy go. Pragniemy i tęsknimy do obcowania z kulturą. To optymistyczny objaw, jednak pamiętajmy, że pandemia ciągle jest. Pozostajmy więc z nadzieją i zróbmy wszystko, aby nie spowodowała ponownego powrotu do nicości.